Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku To był tydzień z Microsoft. Ja nazywam się Maja Lazurowicz i przedstawię Wam dziś przede wszystkim informacje o jesiennej aktualizacji Windows 10 19H2. Nie zapomnijcie nas zasubskrybować, dzięki temu nic Was nie ominie. Jesteście ciekawi informacji o 19H2? Zostańcie ze mną. A teraz czas na intro. Na początek parę niezwykle ważnych słów na temat 19H2, czyli jesiennej aktualizacji Windows 10. Tak jak podejrzewaliśmy, będzie ona raczej kosmetyczną aktualizacją i uzupełnieniem May 2019 Update, który wciąż nieco niespiesznie wędruje na komputery z Windows 10. Microsoft potwierdził, że 19H2 będzie udostępniona w ramach aktualizacji zbiorczych w okolicy września. Oznacza to, że aktualizacja ta będzie musiała przejść przez grubsze sito testów, a celem giganta jest udostępnienie jej w jak najmniej zauważalny sposób i zoptymalizowanie tego procesu. Co ważne, w ten sposób trafi ona tylko do posiadaczy majowej aktualizacji 19H1. Jeśli posiadamy na komputerze jedną ze starszych wersji, np. October Update, to 19H2 będzie udostępniona w dotychczasowy sposób. Jednak na razie 19H2 ma jeszcze przed sobą testy w programie Windows Insider. W tym tygodniu jej pierwsza kompilacja została udostępniona w Slowring, jednak build ten nie zawiera nic specjalnego. Zmiany, jakie wprowadza, dedykowane są producentom OEM i właściwie są niezauważalne dla insiderów. Wydanie to ma również na celu przetestowanie procesu serwisowego udostępniania. Pora wrócić do aplikacji Twój telefon, która miała być hitem October 2018 Update. Sporo czasu minęło od jej premiery i w sumie dopiero teraz aplikacja staje się naprawdę przydatna. Od teraz użytkownicy aplikacji mogą korzystać z funkcji synchronizowania powiadomień z telefonu, o których również poinformuje nas aplikacja w Windows 10. Co ważne, nasza reakcja na powiadomienie na komputerze spowoduje usunięcie jej z telefonu. Funkcja ta udostępniana jest falami i na razie nie każdy ma do niej dostęp. Wyjątkowo duża aktualizacja zawitała do webowego klienta pocztowego Outlook. Teraz korzystanie z poczty w przeglądarce będzie o wiele wygodniejsze. Jedną z najważniejszych zmian, jaką trzeba wymienić, jest wprowadzenie kategorii, które ułatwiają oznaczanie, wyszukiwanie i organizowanie wiadomości. Natomiast nowa sekcja Ulubione pozwala gromadzić najważniejsze grupy, kontakty i kategorie, by mieć do nich łatwiejszy dostęp. Zakładki pomogą nam w pracy przy kilku wiadomościach jednocześnie, a wyszukiwanie wydarzenia będzie bardziej wszechstronne dzięki funkcji przeszukiwania wielu kalendarzy. Co równie ważne, nowa ciemna kompozycja przysłuży się naszym zmęczonym oczom. Będziemy mogli również dodawać do wiadomości emoji lub gify. To tylko wierzchołek góry lodowej, a pełną listę zmian znajdziecie w artykule, do którego link znajduje się w opisie pod filmem. Na koniec ciekawostka. Witamy ponownie w roku 1985. Microsoft właśnie ogłosił premierę Windows 11 na swoim koncie na Twitterze, które z tej okazji zostało zmienione nie do poznania. O co dokładnie chodzi? Nie wiadomo. Ale niektórzy spekulowali, że być może chodzi o wczorajszą premierę trzeciego sezonu Stranger Things, którego akcja dzieje się właśnie w latach 80. Microsoft obiecał poinformować o wszystkim w odpowiednim czasie. Serial się już zaczął, a my nadal nie wiemy nic nowego. Może zatem chodzić o coś zupełnie innego. Nowy system operacyjny Microsoftu? A może zmiana nazwy systemu Windows lub jego logotypu? Jak tylko będzie wiadomo, na pewno napiszemy o tym na Centrum XP. A jakie są Wasze typy? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!